Rozmowa poranka. A jest z nami na naszej antenie Karol Gac, dziennikarz, publicysta do rzeczy, ale oczywiście również znany Państwu z poranka 7-9. Dzień dobry, Karol. Dzień dobry, kłaniam się Michale, kłaniam się Państwu. Na sam początek oczywiście najlepsze życzenia, bo proszę Państwa, redaktor Gac no, świętował wczoraj urodziny, więc jeszcze raz od całego zespołu i tak, żeby nasi słuchacze usłyszeli wszystkiego najlepszego, Karolu. I mam nadzieję, bardzo, że te... Bardzo dziękuję. Mam bardzo nadzieję, że te lata, że to nadchodzący czas obfitować będzie w dużo i błogosławieństwa i sukcesów. No i o tych sukcesach trochę chciałem porozmawiać, może nie twoich prywatnych, ale o sukcesach, którymi z jednej strony chwalił się wczoraj wicepremier Jarosław Kaczyński, a z drugiej strony wskazywał na pewnego rodzaju zagrożenia. Słuchałeś tego wywiadu udzielonego wczoraj przez wicepremiera Kaczyńskiego? Tak, słuchałem, a tych aktywności medialnych w ostatnim czasie wicepremier Kaczyński ma rzeczywiście sporo, bo to i wywiad dla Gazety Polskiej, który także ukazał się wczoraj, a właściwie ukaże się dzisiaj, ale to również także konferencja prasowa i nie tylko, więc ostatnimi czasy można powiedzieć wicepremier Kaczyński bardzo aktywny medialnie, no i wiele wątków, które porusza, bo myślę, że tutaj przede wszystkim spodziewano się i takie było powszechne oczekiwanie, że Jarosław Kaczyński oficjalnie ogłosi swoje odejście z rządu. Nic takiego się nie stało, przynajmniej na razie, jak sam mówi, jeszcze potrzeba trochę czasu, więc wydaje mi się, że niejako będzie z nami ten temat jeszcze żył przez trochę czasu. Ale ta aktywność medialna wicepremiera Kaczyńskiego faktycznie zwiększona zawsze objawia się albo zawsze wskazuje na nadchodzące wydarzenia. Pamiętamy też poprzednie lata, kiedy prezesa Kaczyńskiego było więcej w mediach. Czego się teraz więc powiedzieć? Mamy po prostu początek kampanii, jest to taki start, czy o co chodzi tak naprawdę? Trudno powiedzieć, choć wydaje mi się, gdybym miał to próbować ocenić, wydaje mi się, że jednak to jest mimo wszystko przedłużenie tego, co widzieliśmy w podwarszawskich markach niedawno na konwencji Prawa i Sprawiedliwości, czyli Jarosław Kaczyński niejako podsumowywał tam oczywiście czas rządów Zjednoczonej Prawicy, ale wzywał też do mobilizacji, powszechnej mobilizacji w Prawie i Sprawiedliwości, bo troszkę w te struktury partyjne wkradł się marazm, także z powodu pandemii koronawirusa, ale nie tylko. Myślę, że Jarosław Kaczyński zaczął to dostrzegać, widząc też, co się dzieje wewnątrz partii i trochę tą aktywność łączę z tym, o czym mówił Mark, czyli po pierwsze z pewną taką aktywnością samego Prawa i Sprawiedliwości, próbą trochę, może nie kontrofensywy, bo to za duże słowo, ale jednak pewnego odzyskania inicjatywy, bo przecież Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich czasach miało dosyć spore problemy i wizerunkowe, i polityczne, mniejsze, większe, można to różnie oczywiście oceniać, ale faktem jest, że w jakimś tam dołku małym Prawo i Sprawiedliwość było. I myślę, że Jarosław Kaczyński po trochę do tego się odnosi i z tym bym to przede wszystkim wiązał, bo co do wyborów jeszcze jest daleka droga. Myślę i chyba tu już też nie powinien mieć nikt raczej wątpliwości, że one będą w terminie konstytucyjnym. I myślę też, że zawsze miało być w tym terminie konstytucyjnym, czyli jesienią przyszłego roku. Inaczej ma się sprawa z wyborami samorządowymi. Tutaj rzeczywiście spory znak zapytania, kiedy one się odbędą, a skoro w przyszłym roku mówimy o wyborach parlamentarnych, no to jednak jest jeszcze bardzo dużo czasu i to jest chyba niejako za wcześnie na taką oficjalną kampanię wyborczą. Jeśli już, to powoli widać, że partie przygotowują się do tego boju, który się rozegra w przyszłym roku. Wchodzą trochę powoli na tory kampanijne, ale bardziej bym to nazwał taką prekampanią. Nie tylko Prawo i Sprawiedliwość miało konwencję, także Platforma, Lewica, także aktywny jest po części Donald Tusk, więc myślę, że niejako partie już widzą na horyzoncie zbliżające się wybory, ale jeszcze to nie jest to, co będziemy obserwować, zwłaszcza w przyszłym roku. No teraz mamy okres wakacyjny, niejako polityka nam trochę spowolni, choć w ostatnich latach to nie było aż tak widoczne, ale bardziej bym to chyba łączył te ostatnie aktywności, już wracając do pytania jednak z sytuacją wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński tak ma, że on co jakiś czas jest po prostu
prostu bardziej aktywny i wtedy udziela serii wywiadów, wtedy też ma konferencje prasowe i wtedy oczywiście daje pożywkę nam, komentatorom, bo możemy jego słowa komentować. Wiemy doskonale, że każda wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego jest szeroko komentowana, szeroko analizowana i wtedy wszyscy się zastanawiamy tak naprawdę, co prezes Kaczyński miał na myśli. To zanim jeszcze do tego, do tych analizy konkretnych słów, w czerwcowym sondażu Kantar Public największe poparcie otrzymuje Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja i Polskie Stronnictwo Ludowe poza Sejmem. Jednocześnie widzimy, że też spada poparcie dla Koalicji Obywatelskiej, a trzecia na podium pasowała się Polska 2050 Szymona Hołowni. No, tych sondaży też jest trochę więcej, ale czy myślisz, że możemy być świadkami jakiegoś zaskakującego ruchu w najbliższych miesiącach na polskiej scenie politycznej? No bo widać, że Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje swoją przewagę na pierwszym miejscu od dłuższego już czasu. Tam to, co dzieje się za PiS-em, jest faktycznie o tyle ciekawe, że te zmiany też nie są duże. No, wciąż jest Szymon Hołownia, który, jak myślisz, czy ma jeszcze taką siłę, moc, energię sprawczą, żeby, jak to się mówi, wykręcić jeszcze wyższy wynik? Jeśli chodzi o Szymona Hołownię, to mimo wszystko nie wydaje mi się. Znaczy, on przez bardzo długi czas bazował na tym efekcie świeżości, nowości, bo on sam oczywiście był spoza polityki, choć wiele osób, które są w jego otoczeniu w tej polityce, było dłuższy czas. Dla Prawa i Sprawiedliwości, dla Szymona Hołowni te wybory najbliższe parlamentarne będą swoistym sprawdzam. I myślę, że dlatego Szymon Hołownia tak bardzo rozważa, czy startować samodzielnie, czy też z kimś. Bo jeżeli pytasz o to, czy coś się wydarzy jakiegoś przełomowego, to ja bym się tej przełomu jakiegoś na polskiej scenie politycznej nie spodziewał, no chyba że będziemy mieli jakieś wydarzenia przełomowe, bo tak pokrótce zaczynając, te sondaże oczywiście są różne, one pokazują na ogół kilka kwestii. Po pierwsze to, że Prawo i Sprawiedliwość niezmiennie jest na pierwszym miejscu. Czasem poparcie delikatnie wzrasta, czasem spada, ale powiedzmy mniej więcej to jest poziom 40 punktów procentowych, a to przy tak bardzo niesprzyjających warunkach do rządzenia jest wynikiem dobrym, bo przecież to jest kwestia wojny na Ukrainie, to jest kwestia wszystkich konsekwencji gospodarczych, inflacji, drożyzny. Tutaj Prawo i Sprawiedliwość, myślę, jeszcze będzie miało trudne miesiące przed sobą. No a jeśli chodzi o opozycję, no to z jednej strony oczywiście tam pewna stała, bo Koalicja Obywatelska na drugim miejscu, Szymon Hołownia na trzecim, Lewica na czwartym, a PSL i Konfederacja na ogół w większości sondaży jednak w tym Sejmie się znajdują albo gdzieś balansują na granicy progu. No i to jest pytanie, które właściwie towarzyszy nam już od bardzo długiego czasu, w jakiej formule opozycja się zdecyduje pójść do wyborów. Mam na myśli oczywiście tą opozycję liberalno-lewicową, bo to, że Konfederacja pójdzie oddzielnie, to my wiemy, ale pytanie, i to też przecież niedawno forsowała Gazeta Wyborcza, czy powstanie ewentualna wspólna lista opozycji, nawiasem mówiąc w Prawie i Sprawiedliwości bardzo by na to czekali, czy też pójdą jakieś 2-3 bloki. Tak właściwie od tego to głównie zależy, jak nam to wszystko się poukłada. Widać, że ta współpraca między liderami opozycji na razie nie jest najlepsza. To nawet taka anegdotycznie można to przedstawić. Niedawno miało być spotkanie liderów opozycji, ale do tego spotkania nie doszło, bo liderzy opozycji nie potrafili się nawet porozumieć, w jakiej formule ma się ono odbyć i czego dotyczyć. Czy najpierw rozmawiać o listach wyborczych, czy najpierw rozmawiać o ewentualnym programie. Więc widać, że tutaj jest dużo różnic. No i pytanie, czy ta opozycja sama wewnętrznie się tutaj poukłada, bo oczywiście im bliżej wyborów, tym będzie ta większa presja. No ale tutaj każda z partii ma swoich wyborców i swoje interesy przede wszystkim. Dla każdej partii co innego będzie się liczyć. No, Szymon Hołownia, dla niego wychodząc od pytania, najważniejsze powinno być teoretycznie sprawdzenie się samemu w boju, czyli jak jego własna partia w tych wyborach wypadnie, bo przecież on do tej pory poza wyborami prezydenckimi no nie miał szans, żeby się tutaj jakoś sprawdzić. Z kolei z drugiej strony oczywiście będzie naciskany być może przez inne formacje, by dołączyć się do tej wspólnej listy. No i oczywiście w zależności od której partii się przyjrzymy, takie problemy zobaczymy, więc z przełomu się nie spodziewam, ale spodziewam się wiele ruchów tektonicznych, tak to może ujmę. Na zakończenie jeszcze, Karol, zdaje się, że jednym z głównych tematów i kampanii, i prekampanii wyborów będą fundusze unijne. Prezes Kaczyński powiedział tak w tym wczorajszym wywiadzie. Sądzę, że to, co zapowiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w sprawie KPO dla Polski jest poważne. Jak rozumiem, prezes Kaczyński uważa, że te środki z Europy my jako Polska po prostu dostaniemy. Pytanie tylko kiedy, i to jest pytanie kluczowe, bo już w samym rządzie pojawiły się
różne przecież głosy. Minister Buda mówił o tym, że tuż po zatwierdzeniu KPO, że te pieniądze zobaczymy około września. Premier mówi już o przełomie roku tego i przyszłego, a przecież wiemy, że oczywiście Prawo i Sprawiedliwość tych pieniędzy po prostu potrzebuje. Potrzebuje z różnych powodów, ale także z punktu widzenia politycznego, wyborczego. No problem z KPO jest taki, że moim zdaniem ten serial polityczny niestety, ale będzie jeszcze z nami bardzo długi czas. To jest bardzo wiele znaków zapytania, wiele czynników, które moim zdaniem mogą jeszcze oddziaływać wewnętrznie, w samej Zjednoczonej Prawicy, co widzieliśmy chociażby wczoraj też po konferencji Solidarnej Polski i ministra sprawiedliwości, takie wzajemne podgryzanie się między PiS-em a Solidarną Polską, choć wydawało się, że to już za nami. I z drugiej strony także zewnętrznie, na linii Warszawa-Bruksela. Oczywiście, z jednej strony można przywiązywać wagę do tych obietnic i uważać, że rzeczywiście wszystko zostało, no mówiąc kolokwialnie i wprost, dogadane, ale z drugiej strony te relacje z Brukselą nasze ostatnich miesięcy i lat, no pokazują, że trzeba być daleko idącym tutaj ostrożnym, więc tak naprawdę czas pokaże, ale chyba tak, chyba w rządzie jest przekonanie, że te pieniądze do nas popłyną, no tyle tylko, że w rządzie też było przekonanie, że to KPO nasze zostanie zatwierdzone i owszem, zostało, ale po roku, więc pytanie, czy na przykład późny fundusz Europejskie PiS by satysfakcjonowało, no moim zdaniem nie, ale zostawiając kwestie polityczne na boku, mam oczywiście nadzieję, że te pieniądze do nas spłyną, bo one są oczywiście nam potrzebne i to, co moim zdaniem robiła Komisja Europejska do tej pory, no to był akurat skandal i było to działanie bezprawne, więc pytanie, czy te relacje z Brukselą będą teraz łatwiejsze, czy też nie, a wiele pewnie też zależy od sytuacji międzynarodowej, zwłaszcza tego, co dzieje się na Ukrainie. No i cóż, do tego wracać będziemy jeszcze nie raz, do tego serialu, jak go nazwałeś, związanego z KPO i tymi wydarzeniami za wschodnią granicą i w dzisiejszym poranku i pewnie w następnych. Bardzo Ci dziękuję, Karol, i jeszcze raz wszystkiego dziękuję, dobrego, mimo kłaniam że się, bardzo życzenia dziękuję. Spóźnione. Do dziękuję usłyszenia. Bardzo. 7:09. Rozmowa poranka.